Cześć wszystkim, witajcie na kanale Wheel of Days, ja nazywam się Natalia. No i dzisiaj mamy kolejny dzień zdobień tych miksów jesiennych. No i dzisiaj pokażę Wam, jak namalować liścia. Będzie to liść taki w stylu jesiennym. Pomyślałam sobie, że ten liść będzie właśnie fajnie wyglądał w takim brązowym, ciemnobrązowym kolorze. No bo co, jesień właśnie się kojarzy z takimi kolorami brązami, czerwieniami, pomarańczami. Właśnie w takiej stylistyce chciałabym utrzymać tego mojego listka. Dlatego po prostu bierzmy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy Dry Topu, hybrydy My Summer Melons, Chocolatier, żelu X-White, żeli z kolekcji Arte Brillante w kolorach Black Poison oraz Beautiful Monster, a także sondy pędzelków Master Art 005002 i kociego języczka o numerze 4. Cały wzornik najpierw pokrywam hybrydą Chocolatier. Możecie użyć innej bazy, ja tą hybrydę utwardzę sobie w lampie przez 30 sekund i biorę pędzelek Master Art 002 oraz żel X-White, no i zaczynam malować na tym kolorze liścia. Tak naprawdę możecie użyć sobie na przykład białej hybrydy lub żelu Sugar Effect, ja po prostu lubię żel X-White i taki miałam pod ręką. Mojego liścia wypełniam sobie dokładnie w środku też tym żelem. Jeśli chcecie, to możecie kolor liścia położyć bezpośrednio na ten brązowy kolor hybrydowy. Natomiast nie będzie on tak bardzo podbity od spodu. Dlatego ja wolę sobie położyć jako kolor bazowy jeszcze delikatnie cieniutką warstwę koloru białego. Żel X-White utwardzę w lampie przez 30 sekund. No i teraz biorę kolor My Summer Melon, z którym wypełnię tego listka jeszcze raz. Robię to dokładnie w ten sam sposób, w jaki wykonywałam wcześniej tego listka. Staram się też dobrze pokryć te brzegi liścia, żeby one również były pomarańczowe, a nie białe. Hybrydę utwardzę w lampie przez 30 sekund. No i biorę koci języczek oraz żel Arte Brillante w kolorze Beautiful Monster. I nim zaczynam cieniować spód listka, najpierw rozkładam sobie ten kolor tak bardzo cieniutko. Tutaj też po środku maluję taką kreseczkę, a następnie tym samym pędzelkiem rozcieram ten kolor do wewnątrz liścia. Jeśli chcecie, to możecie ten liść wycieniować innymi kolorami. Ja myślę, że taki pomarańczowo-czerwony liść bardzo fajnie będzie wyglądał na paznokciach. Ten żel utwardzam w lampie przez 30 sekund i teraz biorę pędzelek Master Art 005 i czarny kolor żelowy, czyli kolor Black Poison, i maluję taką cieniutką kreseczkę na środku mojego liścia. Następnie od tej kreski odejdą mi takie delikatne, bardzo cieniutkie żyłki. Po prostu wykonturuję sobie dobrze tego liścia w środku i na zewnątrz, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, nie musicie tego robić, bo ten kontur i tak nie będzie zbytnio widoczny. Kontury utwardzam w lampie przez 30 sekund. Teraz wracam znowu do żelu X-White i nim ponownie wykonturuję tego mojego listka. Robię to tylko gdzieniegdzie wewnątrz liścia, tylko niektóre właśnie z tych żyłek konturuję, a następnie zewnętrzną stronę liścia też wykonturuję sobie tym żelem. No i robię to tak, jakby to światło padało mi z prawego dolnego rogu ekranu. No i całość utwardzę w lampie przez 30 sekund. Następnie pokrywam mojego liścia dry topem. Dry top wędruje mi do lampy również na 30 sekund i biorę sobie buffera, no i całość matowię. Jeżeli nie macie buffera, to możecie po prostu użyć matowego topu. Resztki pyłu z tego polerowania usuwam za pomocą wacika z cleanerem Wipe Off i za pomocą dry topu teraz porobię takie kropelki jakby wody na powierzchni mojego wzornika. Dosłownie tak, kapię sobie tym dry topem, odrywam pędzelek i szybciutko wkładam do lampy, tak żeby te kropelki przymrozić przez jakieś 3-4 sekundki. Możecie też te kropelki nanieść za pomocą właśnie sondy. Dry top utwardzam w lampie na koniec przez 30 sekund i tak wygląda już gotowy listek jesienny. No i jak podobał Wam się ten listek? Ja myślę, że te kropelki sprawiły, że ten liść po prostu jest taki wow i wygląda mega. No i na paznokciach na pewno będzie wyglądał super, w całej stylizacji zresztą będzie super wyglądał. Jeśli nie chcecie, to nie musicie używać brązowego koloru. Ja na przykład na paznokciach nie przepadam za nim. Zdecydowanie bardziej wolałabym tutaj na przykład użyć jakiegoś granatu. No, z granatem też wyglądałoby to super, na przykład w takiej stylistyce, że to tło jest granatowe, a na tym malujemy takiego żółto-zielonego liścia. Dzisiaj żegnam się już z Wami i widzimy się jutro w kolejnym jesiennym zdobieniu, także do zobaczenia, trzymajcie się, pa!